Opowieść wigilijna. Pewnego dnia, a był to najcudowniejszy dzień w roku, Wigilia Bożego Narodzenia, pan Scrooge siedział w swoim kantorze i liczył pieniądze. Ostatni przechodnie spieszyli do ciepłych domów, by cieszyć się nadchodzącym świętem. A pan Scrooge tkwił w ciemnej izbie. Wolał mieć na oku swojego buchaltera i swoje szylingi. Panie Scrooge, nie można by tak dorzucić węgla do pieca. Mróz idzie z dworu, aż palce cierpną. Głupoty gadasz, panie Cratchit. Mnie tam palce nie cierpną. Bo pan liczysz te swoje pieniądze, aż iskry lecą. Buchalter owinął ciasno szalik wokół szyi. Spróbował się ogrzać przy świecy. Nagle drzwi kantoru otworzyły się szeroko i z progu dobiegł głośny śmiech. Wesołych świąt, wujku! Tam, głupoty tam. Co ty mówisz, wujku? Święta Bożego Narodzenia to nie głupoty. No niby co? No co? Radość! A jaki to masz powód do radości? Jesteś biedny, Alfredzie. No nie gniewaj się, wujku, ale ty jesteś bogaty, ale smutny. Jak nie być smutnym, żyjąc na świecie z takimi głupcami jak ty? Wesołych świąt. Z czego ty się cieszysz? Z tego, że święta kosztują? Z tego, że jest się o rok starszym? Wujku, to najpiękniejszy dzień w roku. No daj. Ta chwila, kiedy wszyscy są dla ciebie dobrzy, przebaczają sobie, bawią się, cieszą. Cieszą się nawet z ognia w kominku. O, brawo. Jeszcze raz coś takiego usłyszę, panie Cratchit, będziesz pan zwolniony. Wujku, nie bądź taki srogi. Przyjdź jutro do nas na obiad. Posiedzimy, zapalimy świeczki na choince i pośpiewamy kolędy. Poznasz wreszcie moją żonę. A idź do diabła. Po coś się ty w ogóle żenił? Bo byłem zakochany. Tam. Głupoty tam. A co? Ty nigdy nie byłeś zakochany? Dobranoc. No trudno. Mimo wszystko, wesołych świąt. Głupoty tam. I zamknij dokładnie drzwi, bo pan buchalter marznie. Wesołych świąt! Kiedy już drzwi się zamknęły, pan Scrooge mógł się znów oddać czynności, którą ukochał najbardziej. Liczeniu pieniędzy. Niestety, ktoś znowu mu w tym przeszkodził. Kogo tam niesie? Dom handlowy Scrooge i Marley, prawda? Nieprawda. Jakub Marley nie żyje od 7 lat. Dziś mija właśnie rocznica śmierci mojego wspólnika. O, zatem pewnie pan zechce w imieniu świętej pamięci wspólnika i w swoim własnym wesprzeć biednych. Mamy Boże Narodzenie. Mamy przytułki. Niestety, nie są w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich ubogich. Dlatego zbieramy datki. Ile łaskawy pan każe wpisać na ten szlachetny cel? Nic. Nic? Płacę podatki. To wystarczy, żeby utrzymać przytułki. A jeśli komuś się tam nie podoba, to niech sobie szuka miejsca na ulicy. Tam czeka go śmierć. Świat i tak jest przeludniony. Dobranoc. Cóż, dobranoc. Wesołych świąt. Panie Cratchit, pewnie chciałbyś pan mieć jutro wolne. No, jak to w Boże Narodzenie? Pan jesteś leń, panie Cratchit. Odrobisz pan to w przyszłym tygodniu. Wesołych świąt, panie Scrooge. Życzę panu szczęścia. Wesołych świąt. Pan Scrooge zamknął dokładnie swój zimny kantor i poczłapał iskrzącą się śniegiem i świątecznymi odblaskami ulicą. Nie widział wesołych przechodniów spieszących do domów. Do domów pachnących wieczerzą i choinką. Pan Scrooge zamknął dokładnie na wszystkie zasuwki drzwi swojego domu. Jeszcze raz sprawdził zamek i zasiadł przed kominkiem z talerzem niezbyt smacznego kleiku. Nagle otworzyły się drzwi do piwnicy.
Głupstwa, głupstwa. Ogień zgasł w kominku, a oczom pana Scrooge'a ukazał się jakiś cień o znajomej twarzy. Nie, nie, nie wierzę w duchy. W co ty wierzysz, Scrooge? Tylko w pieniądze. Marley, przyjacielu. Nie masz przyjaciół, Scrooge. Prawda, umarłeś dokładnie 7 lat temu. Czego chcesz, Jakubie? To ja pytam, czego ty chcesz. Żebyś stąd odszedł! Nie odejdę. Przyszedłem, żeby dać ci nadzieję. Ta. A po co mi nadzieja? Cóż, więc żegnaj. Będziesz potępiony. A! Widmo cofnęło się od okna i już miało rozpłynąć się w posępnej nocy. Nie, poczekaj, Jakubie! Chciałeś, żebym odszedł. Nie zostawaj mnie samego, przyjacielu. Podaj mi rękę. Aha! W jednej chwili przemknęli przez okno i znaleźli się na wiejskiej drodze, przykrytej skrzącym się śniegiem. W chatach błyskały ogniki świeczek na choinkach. Gdzieś za wzgórzem dzwonił kościelny dzwon. Co to za wieś? Zaraz. Poznaję ją. Już wiem, to jest Boże Narodzenie z mojego dzieciństwa. Głupoty tam, Scrooge. Z czego tu się cieszyć? Tam. Tam za zakrętem jest moja szkoła. Marley i Scrooge weszli do smutnej, pustej sali, gdzie w ławce siedział samotny chłopiec, zajęty czytaniem. Z oczu pana Scrooge'a odpłynęła radość i zastąpiły ją łzy. Patrz. Patrz, to ta sama książka Robinson Crusoe. Uwielbiałem ją. To dlaczego nad nią płaczesz? Bo jestem sam. Wszyscy w domach świętują, a ja nie miałem domu. I nie było nikogo, kto by cię w ten dzień pocieszył? Nagle za oknem ukazała się jakaś postać. Człowiek ten prowadził osiołka obładowanego drzewem. Alibasza! Poznaję go. Przyszedł do mnie wtedy. Patrz! Macha przez okno. Ucieszył cię? Bawiliśmy się z jego osiołkiem przez cały dzień. Nigdy tego nie zapomnę. Chodź, sprawdzimy twoją pamięć. I wtedy z poświaty świątecznych choinkowych świec wysunęła się przepiękna twarz dziewczyny. Maria? Wesołych świąt, Scrooge. Wesołych świąt? Ach, prawda, dzisiaj Boże Narodzenie, przepraszam. Zapomniałem, miałem tyle pracy. Przygotowałam kolację. Rozpakuj prezent. Nie mam nic dla ciebie. Bo mnie nie kochasz. Kocham cię! Nieprawda. Kochasz pieniądze. Odchodzę, Scrooge. Nie. Nie, nie zostawiaj mnie. I na mnie już czas. Jakub? Też odchodzisz? Nie opuszczaj mnie. Jestem duchem, a ty przecież nie wierzysz w duchy. Wierzysz tylko w pieniądze. Prosiłeś, żebym odszedł. Jakub, tylko ty mi zostałeś. Mówiłeś coś o nadziei, prawda? Podaj mi rękę, przyjacielu. Znaleźli się na ulicy miasta. Pierzyny śniegu okrywały dachy. Powozy toczyły się w puszystych kolejnach. Promienie światła migały w zmierzchu radosnymi blaskami. Z okien rozsyłał się przyjemny zapach ciast, a dzwony rozsiewały aż po horyzont swoje świąteczne melodie. Niestety, tego Bożego Narodzenia nie pamiętam. Nic dziwnego, bo nie chcesz go zapamiętać. Teraz jesteśmy w teraźniejszości, Scrooge. Patrz, tam w oknie. Cratchit, mój buchalter. Jego żona... Jak ma na imię ten chłopiec, który wiesza bombkę na choince? Tomek. Dlaczego Cratchit odwrócił się i płacze? To niby wesołe święta. Tomek jest chory. Powiem ci coś, Scrooge.
To są ostatnie święta Tomka. Ten chłopiec umrze? Nie, nie, Jakub, zrób coś. No to co, że umrze? Przecież świat jest przeludniony. Chodź, pokażę ci jak bardzo. Była już ciemna noc. Śnieg sypał gęsto. Wszystkie okna rozbłyskiwały mocno płomykami. Scrooge unosił się nad ulicami miasta, nad gromadą dzieci śpiewających kolędę. Przelatywał wzdłuż rzędów okien, za szybami których rodziny i przyjaciele zasiadali do stołu. Jakby zamuśnięciem świątecznego światła wszędzie rozbrzmiewała radość. Nagle Scrooge zorientował się, że się unosi ponad parującymi hałdami. Gdzie jesteśmy? Tam, gdzie żyją górnicy. Bieda tu straszna. Patrz. Scrooge zajrzał przez oszronioną szybę do wnętrza ubogiego domu, gdzie przy skromnym stole siedziała rodzina. Ubrania i twarze mieli szare, ale oczy iskrzyły się szczęściem. Po chwili rozległ się groźny szum. Na opuszczonej skale wznosiła się latarnia morska, zagubiona w fali. Pan Scrooge zajrzał do jej wnętrza i zobaczył dwóch latarników, którzy ściskali swoje mocne dłonie. Duch pociągnął go za połę płaszcza i oprowadził po zakątkach ziemi. Scrooge zobaczył ludzi dobrych, złych, wesołych, smutnych, którzy zapomnieli o kłótniach, a sięgali wspomnieniem do chwil radosnych. Przywoływali pamięcią przyjaciół i bliskich. Wszyscy byli razem. Nikt nie był samotny, jak pan Scrooge. Płaczesz, Scrooge? Chodź, pokażę ci coś jeszcze. Był to dom jego siostrzeńca. Na świątecznym stole parowała wieczerza. Mówię wam, powiedział, że Boże Narodzenie to głupoty. Stary dziwak. Biedak. Sam jesteś biedak, Alfredzie. Na stole macie tylko karpia. Ale pycha. Nie wie, co stracił. Wiecie, że ten Sknera podobno żywi się kleikiem? Pewnie siedzi teraz w tym swoim pustym domu i wcina to ochystwo. Ach, ale sobie święta wyprawił. Nie lubię karpia. Żal mi go. Sam skazał się na samotność. Tak. Wybrałem ją. I wiecie, że mimo tego, mimo że jest egoistą, to kocham go. Też cię kocham. A w taki dzień jak dzisiaj, kocham go jeszcze bardziej. Mogę się do was przysiąść? Szkoda, że nie jest z nami. Ale ja przecież jestem. Jestem z wami. Nie chciałeś z nimi świętować. Sam wybrałeś sobie ten nędzny los. Nędzny los? Duch wyciągnął Scrooge'a na zewnątrz. Twarz pobladła. Mróz ściął łzy w sople. Zatrzymali się przed kantorem, gdzie buchalter zamykał drzwi na wszystkie spusty. Pan Cratchit wieszał na drzwiach wywieszkę z napisem: na sprzedaż. Co pan robisz, panie Cratchit? Mój kantor nie jest na sprzedaż. Zwalniam pana. Czy pan mnie słyszy? Ale buchalter tylko wytarł nos, obrócił się na pięcie i odszedł w zawieję. Po chwili pan Scrooge ocknął się w dziwnym miejscu. Kiedy otworzył oczy, zobaczył kamienną płytę z jakimś napisem. Przeliterował go. Scrooge. Żegnaj, wujku. Przykro mi, że nie możemy być dzisiaj razem. Ale Alfredzie, możemy być razem. Ja tego bardzo chcę. Cóż, kiedy siostrzeniec nie słyszał tych zapewnień. Położył na ośnieżonym grobie świąteczną gałązkę świerku i odwrócił się w stronę bramy cmentarnej. Alfredzie, wesołych świąt! Te święta nie są dla niego wesołe, Scrooge. Chyba sam rozumiesz.
Ech, Jakubie, czy to jest przyszłość? Tak, to są przyszłe święta. Umrę? Nie doczekam przyszłych świąt? Już północ, czas na mnie. Nie opuszczaj mnie, mogę jeszcze zmienić to wszystko, mogę czcić Boże Narodzenie, mogę pamiętać o przeszłości, marzyć o przyszłości. Mamy teraźniejszość, Scrooge. Muszę już iść. Nie, nie zostawiaj mnie. Nie odbieraj mi nadziei, Jakubie. Duch wyrwał się z uścisku. Pan Scrooge uderzył głową w coś twardego. Kiedy się ocknął, leżał na podłodze, tuż obok rozbitego talerza. Co to? Co to? To... Ojej, a... Zaraz, Jakubie. Dobry przyjacielu, wesołych świąt. Pan Scrooge wybiegł z ciemnego domu na skrzącą się bielą i światłami ulicę. Dopadł do drzwi otwartego jeszcze sklepu. Po chwili wybiegł z niego z pakunkami. Pan Scrooge. Wesołych świąt, Robercie. Nigdy mnie pan tak jeszcze nie nazwał. Co to? Karp. Już upieczony. Proszę. Tort serowy i dla małżonki szal. A tu dla Tomka. Pieniądze? Ale... Na lekarstwa. Tak dalej być nie może. Twoja pensja... Chce mi pan ją zmniejszyć? Podwoić. Ach, aż panie Scrooge. Proszę, niech pan wchodzi. Proszę, niech pan zaszczyci nas swoją. Nie mogę, drogi Robercie. Siostrzeniec na mnie czeka. Wesołych świąt! Wesołych świąt! I pan Scrooge wniknął w poświatę ulicy, która błyszczała blaskiem nie mniejszym niż uśmiech na jego twarzy. Nie mniejszym niż myśli w jego głowie. Miłujcie się nawzajem. Kto to powiedział? Ten, który się dziś narodził.